Witajcie w następnej prywacie, moi drodzy, moi kochani na kanale Granie na Spontanie. Z tej strony Michał i będziemy Rozmawiać o ciekawej e, sprawie. Pamiętacie pewnie małą podserię, której jest albo gdybanie, albo e, a co jeśli, na przykład byłaby taka hipotetyczna wersja danej gry. I chyba nawet dobrze by było zmienić nazwę tego e, projektu na prywatna hipo, hipotetycznie czyli takie już całkowite zakładanie czegoś m, albo czasami bzdurnego, albo coś dosyć prawdopodobnego. Znając dzisiejszy świat, pewnie w grach nieraz się zdarzało, że pewne rzeczy były no, niemożliwe, a się okazały jednak być faktycznie prawdziwe. Dzisiejszym tematem, przez kolejne trzy, tak naprawdę odcinki, które poprowadzę, dzisiaj spróbuję dwa jeszcze nagrać, jeżeli dam radę, a jeżeli nie, to najwyżej innym razem, będziemy rozmawiać o Getaway City. Ale nie na PS2 czy na Xboxa. oczywiście mam niekompletne wydanie. Ciężko znaleźć yy, kompletne, niestety, z prostego powodu, bo się trochę ceni. Zresztą ta wersja z nieco lepszą grafiką, ale na tej wersji się też fajnie gra. I też ona na PS2 dobrze wygląda. Geta Vice City, uwaga moi drodzy, na Dreamcasta. Tak, wiem, że takiej wersji nie było, wiem, że już pojawią się głosy, że hola, hola, to już, to już Ty chyba za bardzo wychodzisz za daleko w tematy od, odjechane. Chyba już przesadziłeś, granica została przekroczona. Nie, moi drodzy, jednak się okazuje, że e, można wyliczyć tutaj bardzo dużo prawdopodobnych rzeczy. Mianowicie takich po pierwsze, że gra została wydana w 2002 roku. Dreamcast, gdyby Sega nie skończyła yy, wspierania tej konsoli, produkcji, to może, to może trochę no nie miała wyjścia, nie? Ale gdyby wsparcie konsoli byłoby w 2002 do, do 2003 roku w miarę silne, jakieś sensowne, to myślę, że pewne gry się by jeszcze pojawiły. Z jakiegoś prostego względu, a z bardzo prostego powodu, moi drodzy, w 2002 roku wychodziły jeszcze gry, które grafiką nie do końca grzeszyły. W sensie takim, że nie było jeszcze na tyle zaawansowanych efektów, te gry wyglądały. Ja Wam powiem tak, po mojemu, to te gry wyglądają nadal nieźle, jeżeli chodzi o wykonanie poligonalne i tym podobne tekstur, co prawda nie wszystkie, bo znajdą się takie nie, niezbyt miłe przykłady gier, zawsze takich krapów, ale na takie wysokobudżetowe tytuły wtedy wydawane, prawie 20 lat temu, to praktycznie trzeba przyznać, że jeszcze da, dawało się, dało się coś poprawić i na przykład właśnie GTA Vice City jest takim przykładem, gdzie co prawda już grafika względem GTA 3 jest troszkę lepsza, ale dalej nie jest na tyle zaawansowana, żeby o, oznaczała, tak jakby, przewyższenie teoretycznej mocy obliczeniowej pewnych sprzętów. No wiadomo, Xboxa tutaj nic nie przebije, nie? Raczej tu wykonanie gry jest praktycznie uniwersalne. Ale Dreamcast mi się wydaje, że jeszcze mniej więcej z pewnymi cięciami graficznymi, z cięciem rysowa rysowania obiektów. Chyba, że dałoby się to jakoś maksymalnie zoptymalizować pod bebechy sprzętu, żeby jakoś to działało. No Myślę, że Geta Vice City na Dreamcasta spokojnie by wyszło, bez żadnego problemu. Nie wiem tylko dokładnie jak z pamięcią, bo gra waży ponad 1 giga. Konkretnie 1 gigabyte 200-300. Więc tutaj praktycznie ocieramy się o granicę możliwości samej płytki GD-ROM. Nie wiem, czy tu nie trzeba by było wykorzystać praktycznie... Dwóch płytek, ale też tego nie jestem pewny. Wszystko zależałoby od tego, jak można by było zaprogramować taką grę. Powiem wam, graficznie troszeczkę by jeszcze gra ucierpiała minimalnie, ale wydaje mi się, że nie byłoby wcale takiego dużego problemu, żeby minimalnie zmniejszyć e, zasięg rysowania obiektów. Ale wiem, wyglądałoby to trochę koszmarnie. Wystarczy sobie zobaczyć, jak ta gra wygląda na PS2, jak jedziemy samochodem. No wiadomo, tak. Te latarnie się pojawiają z bliska ale to też, no, nie przeskoczymy tego, tak? Aż tak bardzo. Chyba nawet na Xboxa też się pojawiają te latarnie w miarę blisko, więc, no, kod gry nie do końca został wykorzystane jak trzeba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale taką jeszcze z, y, wersję bym widział. E, ze sterowaniem podejrzewam, że byłby dosyć podobny problem co z GTA 3, ale nie raz, nie drugi raz się zdarzało, że jednak pewne klawisze można by było wykorzystać. Oczywiście tutaj wchodzi w grę raczej już takie... E, Głębsze troszkę problemy, trzeba by było maksymalnie uprościć to sterowanie, żeby dało radę w ogóle jakoś zagrać albo jakieś cięcia zrobić w gameplayu. Także pewne rzeczy niestety musiałyby być ograniczone, no bo na przykład nie mamy możliwości wciśnięcia lewej gałki. No bo Dreamcast nie ma czegoś takiego jak przycisk w gałce, tylko ma zwykłą gałkę, której się no nie wciska, bo nie ma tego oporu. W ogóle to jest inna, inna gałka na innym mechanizmie zrobiona. Więc też nie jest to takie proste, między innymi. No, powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o warstwę graficzną, dałoby się coś jeszcze zrobić, ale byłoby to niesamowicie ograniczone, jednak pod kątem mechaniki gameplayu silnika gry, to na pewno jakieś tam cięcia by były, z pewnością. To jest jeszcze taka dosyć hipotetyczna data wydania gry. Gdyby Dreamcast by się udał, w jakimś sensie, albo później przestaną by wspierać ten sprzęt, jednak, mm, przez to, co Sega tak naprawdę zrobiła, ciężko weryfikować cokolwiek. Ja się tylko opieram na tym, co ewentualnie mogło być naprawdę e, w takiej wersji, gdyby oczywiście wyszła, ale to też nie mogę tego weryfikować do końca tak stanowczo, bo też mówię, znajdą się głosy krytyki tego typu, że no niestety. Co ty biadolisz, Michał, przecież ta wersja to by w ogóle nie wyszła, wyszłaby całkowita kaszana, 5 klatek na sekundę i nic więcej. No nie, no, sądzę, że na pewno byłoby maksymalnie 25 do 30, to na pewno by było. Byłyby tam jakieś problemy oczywiście z uciągnięciem tego całego ogromu mapy, chociaż mapa wcale nie jest taka duża w zasadzie. Chyba, że dla sprzętu to byłby problem, to wtedy ewentualnie, nie wiem... Powycinać pewne sekcje, ale też wiadomo, to, 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 to by już praktycznie nie miało sensu. Radio w grze, muzyka, ilość zadań tutaj raczej nie byłoby problemu. Chodzi tutaj raczej tylko jeszcze o jakość o ile w ogóle można by było mówić o jakiejkolwiek jakości więc albo jedna płytka gierom wypchana po brzegi, albo dwie płytki już wtedy na spokojnie by wystarczyły ale to wtedy już. Wyglądałoby trochę inaczej. Na przykład pierwsza część płyty na mm, początek gry i taki troszkę środek, a druga połowa gry, tak jakby już na koniec. Powiedzmy. Tak, ja bym to przynajmniej widział, ale też ciężko tutaj mówić cokolwiek o e, wykorzystaniu, bo jednak tu już wchodzimy w troszkę takie większe bagno. Geta 3 jeszcze spoko, jeszcze bym widział, ale Geta Vice City sądzę, że już byłyby jakieś prawdziwe potknięcia. To na pewno. Tak sądzę. Znaczy, Dr GTA 3 na Dreamcast jest realne, jeśli chodzi o takie wydanie gry, ale z drugiej strony, tam grafiką to nie grzeszy. Katcenki jakoś by były zrobione. Nie wiem, z jakimś filtrem pewnie, musiałyby być e, nie w czasie rzeczywistym. Chociaż może kto wie, może by dało radę. Ciekawe ile taka jedna katcenka waży, jestem bardzo ciekawy. Jak to wygląda ze strony technicznej? Słuchajcie, co wy sądzicie o GTA Vice City na Dreamcasta? Bo jest to temat trochę ciekawy, był poruszany gdzieś na forach. Oczywiście to były takie jakby gdybologie na forach. Ludzie zastanawiali się prędzej jak to by wyglądało. Nie wiem w sumie, od tej strony technicznej myślę, że byłyby cięcia, ale No nie wiem, może wy uważacie inaczej, może jednak yy, to jest tylko taka hipoteza, która by się nigdy nie spełniła, ale kto wie. Kto wie, ciekawy jestem co by się działo gdyby okazało się, że stworzono by otwarty build gry dla Dreamcasta, tak jak to zrobiono z Half-Life'em. A na przykład niedawno na PS Vita udowodniono, że jednak San Andreas fajnie śmiga and i na 2 City tam były odpalone i całkiem nieźle to działa. Więc w sumie można i takie rzeczy robić, tylko że to na nowszych sprzętach jest robione. A niekoniecznie na starszych, które mają troszeczkę bardziej skomplikowaną budowę i nie są jeszcze może tak do końca poznane, żeby stworzyć w pełni takie wymagające środowisko 3D. Ale kto wie, może w przyszłości się dowiemy, że faktycznie GTA 3 na Dreamcasta przykładowo miał realną szansę zaistnienia. To by było dobre. A Geta Vice City nie wiem. Operuje się tylko na tym, że Geta Vice City działa na silniku z GTA 3, aczkolwiek troszeczkę nieco zmodyfikowanym, ale nie tak strasznie. Tak, jak to miało miejsce z San Andreas, bo San Andreas już jest całkowicie inny projekt. Co uważacie? Napiszcie poniżej w komentarzach. A ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale. Będzie tym razem Geta City na Gamecube. Jeszcze przeanalizuję dokładnie ten temat, czy w ogóle miałoby to rację bytu, ale chyba bardziej na Gamecube. Ale były pewne problemy, o których pewnie dowiedzieliście się z filmu z Geta 3, bo tam były podobne rzeczy. I cóż, dużo zdrowia, trzymajcie się, do zobaczenia.